specjalnie leciałem do Poznania, chciałem uniknąć was w Warszawie, ale widzę, że się nie udało. Tak, na pewno spektakularny sukces, satysfakcja, duma, nie da się tego opisać. Świeżo po Wimbledonie, także no, kapitalne wspomnienia i co mogę powiedzieć, no, marzenia się spełniają. Po tym pięciogodzinnym thrillerze w tym wielkim finale były jeszcze siły, żeby się cieszyć, żeby celebrować ten świetny tytuł? Tak, były. Nie da się ukryć, muszę powiedzieć, że nawet było to dłuższe niż cały mecz finałowy, także fantastyczne, ale taką wisienką na torcie było wczoraj kolacja zwycięzców na Wimbledonie i uścisk nawet ręki samego Rogera Federera, który na pewno ten moment zapamiętamy do końca życia. Kapitalna, klasyczna oprawa całego turnieju i tak jak mówiłem wcześniej, no, spełnienie marzeń i satysfakcja, duma, nie da się tego określić. No i mam nadzieję, że któregoś dnia do mnie to dojdzie. To z gratulacjami, proszę powiedzieć. Powiem szczerze, że po meczu półfinałowym odstawiłem telefon, także przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem na wiadomości, było ich ponad 500, także muszę powiedzieć, że staram się koncentrować na danym meczu i teraz będę miał na to czas, aby świętować i cieszyć się z najbliższymi, z rodziną, z tymi, którzy byli ze mną na dobre i na złe i chciałem Państwu podziękować za ten doping, wiarę do końca i też między innymi dzięki Wam wygraliśmy tą ostatnią piłkę, bo potrzebowaliśmy tej energii i mocy w końcówce tego spotkania. A jakie plany na najbliższy tydzień? Patrzyliśmy na każdy mecz inaczej. Były 4-5-setówki, które żeśmy przeszli, muszę powiedzieć, z zimnymi głowami na koniec i historyczny finał, który uważam, zwycięzców powinno być 4 na tym korcie, uważam, bo zwycięzcą był tenis, ale niestety jest to sport i jedna drużyna musi wygrać. Nam dopisało w końcówce szczęście. Wygraliśmy ostatnią piłkę, ale tak jak mówię, uważam, że zwycięzcą był tenis w tym spotkaniu i fantastyczne zakończenie tego historycznego 131. turnieju Wimbledonu. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Teraz czeka mnie odpoczynek, regeneracja, przygotowanie się do kolejnych startów w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczynają się turnieje typu Master Series, czyli kategorii 1000. No i będzie to przygotowanie przed turniejem, kolejnym turniejem Wielkiego Szlema US Open, ale teraz najważniejsze jest regeneracja, przygotowanie się do kolejnych turniejów, bo będzie następna zmiana na wierzchni. To był najbardziej emocjonujący mecz w Pana karierze? Było, muszę powiedzieć szczerze, bardzo dużo meczów emocjonujących. Każdy ten mecz, jeżeli chodzi o karierę deblową, każdy mecz rozegrany na trawie właśnie był z naszym udziałem emocjonujący, bo działy się różne rzeczy i przechodziliśmy te swoje krytyczne też momenty. Muszę powiedzieć, że był to jeden z najlepszych Wimbledonów też pod tym względem, że pogoda nam dopisała. Przez 10 dni nawet nie padał deszcz, także w Londynie to jest coś niespotykanego. Ale tak, kapitalne spotkanie, no, historyczny finał. Na pewno nie da się tych słów określić i tak jak razem z Marcelo mówiliśmy, czy pytaliśmy się, czy wiesz, co się wczoraj stało i dzisiaj, czy wiesz, co się przedwczoraj stało, ale to ja mówię, zapisujemy się do historii, marzenia się spełniają, ale życie toczy się dalej, także trzeba się cieszyć dzisiaj tą chwilą, tym danym momentem i dalej wracać do swoich obowiązków. Puchar przyleciał z Panem? Tak, przyleciał, niestety nie mogłem go wziąć do samolotu, ponieważ był za duży, ale przyleciał ze mną, także na pewno będzie na swoim honorowym miejscu.